połowa września to jest idealny wręcz czas, żeby zaplanować jakieś wielkie wydarzenia, które planujemy w naszym życiu. Mowa zarówno o ślubach, weselach, jak i na przykład o chrzcinach, urodzinach czy innych wydarzeniach rodzinnych. I taką lokalizacją, która zaprasza dzisiaj, jest właśnie restauracja Piastów 30. To tutaj, w ścisłym centrum miasta, ulokowana jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca przestrzeń, którą można wykorzystać na przykład na organizację swojego rodzinnego, fantastycznego wydarzenia. Dzisiaj właśnie w restauracji Piastów 30 odbywają się mini targi ślubne, wydarzenie eventowe, które będzie nas zachęcało do tego, żeby właśnie tutaj tą przestrzeń i to miejsce wybrać jako miejsce naszego wydarzenia. Pani Kasia, szefowa tejże oto restauracji. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, mini targi ślubne, wydarzenie eventowe. Kogo zaprosiliście Państwo i skąd pomysł na właśnie organizację tego wydarzenia? Nasza restauracja Piastów 30 zaprasza serdecznie dzisiaj nie tylko pary młode, ale również osoby chcące zorganizować urodziny, chrzciny, pierwszą komunię, wydarzenia rocznicowe, imprezy integracyjne czy biznesowe. Zapraszamy do naszych pięknych wnętrz. Lokal urządziliśmy w stylu industrialnym, więc jest wyjątkowym wnętrzem w naszej okolicy. Nie ma drugiego takiego lokalu. Zapraszamy serdecznie wszystkich na dzisiejsze wydarzenie, które już trwa. Przestrzeń jest rzeczywiście ogromna, bardzo przyjazna i wystawcy, których zaprosiliście, to też są wystawcy sprawdzeni. Tak, zaprosiliśmy rzetelnych wystawców, z którymi współpracujemy na co dzień, za których ręczymy i których polecamy naszym gościom. Zaprosiliśmy wystawców z branży weselnej, Magia Ślubu, Magwell, która zajmuje się dekoracjami, fotografów, Schwarz Fotografia, Michał Tiede. Zaprosiliśmy Pawła Cimachowskiego z Rock'n'Roll Weddings, DJ Grzegorz Kowalski, For Fun, animacje dla dzieci, fotolustro, które jest największym lustrem w Szczecinie, imprezowe fotolustro. Mamy przyjemność również spróbować słodkości z Love Babeczkowe, a także spróbować lokalnego wina z winnicy Koider. Czyli w sumie jest tak, że jak ktoś planuje swoje wydarzenie, to tak prawie już od początku do końca może tutaj się wyposażyć w wiedzę na temat wydarzenia. Oczywiście. Kompleksowo organizujemy od A do Z tak naprawdę każdy rodzaj przyjęcia. Mamy duże wnętrze, w którym można zorganizować każde wydarzenie. Organizujemy śluby wewnątrz również naszego lokalu i na zewnątrz. Wykorzystujemy też przestrzeń dziedzińca. Zapraszamy również z uwagi na to, że mamy mnóstwo miejsc parkingowych, co też jest atutem dodatkowym. No i zapraszamy serdecznie. No i dzisiaj do 17. Tak, dziś do 17, oczywiście. Będziemy pozwalali sobie zaczepić naszych wystawców po to, żeby chwilkę z nimi porozmawiać na temat ich oferty. Dzień dobry. Dzień dobry. Idealny przepis na ślubną sesję fotograficzną. O rany, to tak zaskoczenia. Chyba nie ma jednego jakiegoś przepisu. To wszystko jest kwestią tego, z jaką parą mamy do czynienia. Są różne osoby, różne charaktery i bardziej trzeba to dostosować do danych osób. Staramy się w miarę możliwości po wcześniejszych rozmowach właśnie dopasowywać. Aczkolwiek jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, wystawiając czasami dosyć specyficzne zdjęcia. Może popatrzmy też na niektóre zdjęcia. Śmiało. Specjalnie startujemy zawsze od takich bardziej przesadzonych, które mocno zwracają na siebie uwagę. Śmiejemy się, że wtedy możemy coś zaprezentować nie tylko dla panien młodych, ale jest coś, co facetom się spodoba. Ja widzę właśnie, widzę płomienie, widzę tutaj cienie, tam jeszcze na kolejnych sesjach są takie zdjęcia z dziką przyrodą. No to nie są takie standardowe sesje fotograficzne, które nam się kojarzą, kiedy no, rzucamy sobie myśl sesja ślubna. Szczerze mówiąc, większość tych pomysłów to były pomysły, które pojawiały nam się w głowie z racji organizowania naszego własnego, prywatnego ślubu. I szczerze mówiąc, od lat realizujemy to, czego nie udało nam się zrealizować w ramach własnej sesji i próbujemy namawiać pary młode. Aczkolwiek nawet jeżeli gdzieś szalejemy na sesji, staramy się czymś to zrównoważyć, żeby nie pójść tylko w jednym kierunku, w jednym temacie, a żeby było wszystkiego po trochu. W związku z tym oprócz tego typu ognistych, zwariowanych sesji, bardzo często też się pojawiają, ja się śmieję, zdjęcia w kategoriach ładne. Takie, gdzie będzie ładniejsze światło, spokojniejszy klimat,
nie tylko jakieś wielkie szaleństwa. Ale tak jak mówiłem, najczęściej jest to też dostosowywane do osobowości, charakteru danych osób. Wcześniej spotykamy się, rozmawiamy, ustalamy sobie, jakby to widzieli i na co możemy sobie pozwolić. Aczkolwiek prezentowanie takich zdjęć jest bardzo praktyczne, ponieważ trafiają najczęściej do nas osoby już, które są nastawione na tego typu szaleństwa. To jeszcze tylko ostatnie pytanie. Najbardziej zaskakująca sesja, którą robiliście i z którą przyszło jako propozycją właśnie potencjalna para młoda. To ciężko wskazać jedną. Mieliśmy okazję robić zdjęcia w rzeźni, na sali szpitalnej, na sali operacyjnej. Mieliśmy okazję robić na fermie kurzej, w chłodniach przemysłowych. Robiliśmy naprawdę w bardzo zaskakujących miejscach i pomysły były różne. To na osobną rozmowę bym musiał zaprosić. Kreatywność par młodych, jak więc widać, jest rzeczywiście bardzo szeroka, ale te zdjęcia, które możecie zobaczyć, to nie tylko te zdjęcia z efektem zaskoczenia, także standardowe, piękne, romantyczne, ślubne zdjęcia. Niewątpliwie jest to rzeczywiście stanowisko podczas targów, które koniecznie warto odwiedzić. Ale ślub, chrzciny, wesele czy inne wydarzenie rodzinne to nie tylko kwestia wizualna, ale też kwestia spożywcza. Dobry ślub, dobre chrzciny, dobre imieniny to musi być też dobre wino. Dobre wino, absolutnie. W Kanie Galilejskiej też było najlepsze wino i to do końca. A więc my dzisiaj jako Winnice Koider, bo jesteśmy producentem wina, niektórzy mówią, że robimy najlepsze wino w Polsce i mówią, że już nie tylko, ale również zaczęliśmy w tym roku importować od naszych zaprzyjaźnionych winnic, małych winnic, też wina, które nadają się na eventy, na wesela. To są wina w fajnych, rozsądnych cenach, o wysokiej jakości. To jest taka alternatywa do wszystkich innych win, które można tutaj dostać, bo dobre wino niestety musi kosztować, tak? A więc do 200 euro za butelkę, za ceną idzie jakość, tak? Powyżej to już jest gdzieś marka, marketing i tak dalej, nie? A więc my tutaj oferujemy od tego roku świetne wina eventowe, białe, seco, pink, czerwone, wina, które są robione na drożdżach ekologicznych, bo w ogóle winnica Koider to winnica ekologiczna i produkuje też ekologiczne wina, a więc nasze wina już mają zielony listek na etykiecie. A też z naszych nowości to mamy też jako nasze wino produkt, to jest wino Koider by Fun. I to jest wino, które się też nadaje oczywiście na właśnie eventy, na wesela, bo to jest też powiedzmy cenowo rozsądne. Rozumiem, że dobiera się czasami odpowiednie wino, konkretną jakość pod rodzaj wydarzenia, pod charakter wydarzenia, które jest organizowane. Czy taką usługę również macie? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli znamy menu, jakie jest, to my dobieramy do tego menu wina. A więc wszystko jest trafione, tu nie ma dzieła przypadku, tak? A więc jako aperitif zawsze jakieś bąble proponujemy, no bo to jest fajne, z jakimś gdzieś tam cukrem resztkowym, a później są wina na przykład półwytrawne, wytrawne, czerwone, głównie wytrawne, bo to do jedzenia raczej wytrawne wina, ale fajnej kwasowości, zbalansowanej, a więc naprawdę myślę, że pod każde podniebienie, nawet dla tych, którzy nie piją wina. Czyli rozumiem, że tutaj można dzisiaj przyjść zobaczyć wino, ale też można spróbować, no bo przecież wiadomo, że jeżeli planujecie swoje wielkie wydarzenie, no to wino jest jego bardzo istotnym dodatkiem. Kolejne stanowisko podczas targów w restauracji Piastów 30 to jest stanowisko, które pod kątem rzeczywiście wizerunku i estetyki prezentuje się przesłodko. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że dobrze zdefiniowałem. Prezentuje się przesłodko. Prezentuje się przesłodko, natomiast samo w sobie słodyczy ma troszkę mniej niż wygląda. Ja jestem specjalistą od słodkości, natomiast w moich wypiekach staram się, żeby tej słodkości było mimo wszystko jak najmniej. A zarówno pełne aranżacje słodkich stołów weselnych, jak i torty. Tortów akurat tutaj nie ma, natomiast na mojej stronie można sobie przejrzeć galerię tortów weselnych. Przeróżne kombinacje. Z których swoich realizacji, tych obecnych tutaj, ale także tych, które możemy zobaczyć na Pani stronie internetowej, jest Pani najbardziej dumna? Z każdego po kolei. Tak naprawdę każde zlecenie jest wyjątkowe, każde zlecenie jest dopasowane pod konkretną parę młodą, jest spełnieniem jej oczekiwań. Wszystkie stoły
i torty są niepowtarzalne tak naprawdę, więc każda realizacja jest dla mnie ważna. Gdzie można Panią znaleźć na co dzień? Moja pracownia mieści się w Dobrej koło Szczecina. I rozumiem, że na stronie internetowej będzie prezentacja tego wszystkiego, bo czy jest coś, o czym też moglibyśmy indywidualnie powiedzieć, bo mi się rzeczywiście bardzo podoba właściwie wszystko, co tutaj jest na tym stole, bo to prezentuje się bardzo... To są akurat cake popsy. To jest biszkopt... Dobra. Może nie przejść. To jest jasny biszkopt z mascarpone, słonym karmelem i orzechami, z migdałami, więc oblanym belgijską czekoladą. Polecam spróbować. To na sam koniec będzie degustacja. Bardzo dziękujemy. Jak widzicie, drodzy widzowie, mamy tutaj zarówno miejsca, które prezentują nam niemalże gotowe instalacje stołów ślubnych, jak i mamy bardzo bogatą prezentację rozmaitych elementów biżuteryjnych, które oczywiście również na ślubie muszą być obecne, poprzez ubrania, poprzez prezenterów, DJ-ów i osoby, bez których dobry ślub raczej by się nie odbył. Zresztą wszyscy zaproszeni przez restaurację Piastów 30 wystawcy to są osoby, które są sprawdzone, które są zarekomendowane i których usługi to są usługi bardzo wysokiej jakości. Zresztą sama przestrzeń, w której się znajdujemy, na co dzień słynie zarówno z dobrej kuchni, jak i z tego, że wszelkie wydarzenia rodzinne, eventowe, ślubne, a także innego rodzaju mogą mieć miejsce. Więc na koniec naszego spotkania wracamy do gospodarza, do gospodyni. Zostałem obdarowany prezentami jeszcze. Pięknie i smacznie. Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do naszej restauracji. Będzie dzisiaj można spróbować naszych dań, naszych szefów kuchni. Będzie to stek z tuńczyka, filet z kurczaka z kostką i schab deluxe. Zapraszamy również wszystkich z dziećmi, ponieważ przygotowaliśmy coś specjalnego dla dzieci również, słodkiego i nie tylko. I przede wszystkim mnóstwo atrakcji i zabaw, animacji dla dzieci For Fun Szczecin. Zobaczcie, tam jest właśnie ta restauracja, tam jest ta przestrzeń, w której będzie można jeszcze dzisiaj również spędzać czas. Zresztą restauracja jest czynna od poniedziałku do piątka, więc jak najbardziej również serdecznie zachęcamy, żeby z jej oferty skorzystać. Mini targi ślubno-eventowe w restauracji Piastów 30 właśnie się rozpoczęły. Pierwsze osoby już tutaj przychodzą, zaczyna się robić całkiem tłoczno. Wydarzenie trwa do godziny 17. Zobaczcie. Tu właśnie jest ta lokalizacja Piastów Office Center, ścisłe centrum miasta, jest gdzie zaparkować, a więc jeżeli nie macie pomysłów na niedzielę i nie macie pomysłów na swoje wydarzenie, a chcecie ten pomysł zdobyć, to jak najbardziej jest to miejsce, w którym na pewno będzie można taką inspirację znaleźć.